Cześć, witam Cię bardzo gorąco. Zapraszam Cię na kolejne spotkanie ze mną z cyklu A co było na maturze? Tym razem zajmiemy się funkcją wykładniczą i logarytmami. Jeżeli chodzi o ten temat, funkcja wykładnicza i logarytmy, tak się składa, że na maturze bardzo mało zadań jest z tego jakby obszaru. Z logarytmami bywa często zadanie w części testowej i z funkcją wykładniczą również. Bardzo rzadko pojawia się zadanie w części otwartej z logarytmami czy z funkcją wykładniczą. No ale może się oczywiście pojawić, natomiast jest to niezwykle rzadko. Na tym spotkaniu będziemy sobie analizować zadania z ostatnich matur z matematyki, właśnie w których występuje logarytm albo funkcja wykładnicza. Zapraszam razem ze mną do analizy. Zadanie numer 1 to zadanie z arkusza maturalnego maj, czerwiec 2020, zadanie trzecie za 1 punkt. Liczba logarytm przy podstawie 5 z pierwiastka ze 125 jest równa. Odpowiedź A 2 trzecie, odpowiedź B 2, odpowiedź C 3, czy odpowiedź D 3 drugie. No żeby to obliczyć, prawda, żeby powiedzieć ile ta liczba wynosi, trzeba sobie przypomnieć definicję logarytmu. Otóż, jeżeli nie wiesz od razu, ile ten logarytm wynosi, to przecież możesz sobie napisać, że to się równa x, prawda? Szukasz tego, nie wiesz ile, x. I teraz przypominamy sobie, jak to się właśnie działało w logarytmach, czyli definicję logarytmu. Otóż podstawa, w tym wypadku piątka, podniesiona do tej potęgi, którą tutaj widzimy, do potęgi x, ma nam dać liczbę logarytmowaną, czyli ten pierwiastek ze 125. Zapiszmy. Czyli 5 do potęgi x to się równa pierwiastek ze 125. Jest teraz to do rozwiązania równanie wykładnicze, czyli 5 do potęgi x, z tego się nic lepiej nie wyciśnie. Natomiast teraz pierwiastek może na początek przepiszę, a liczba 125 przy użyciu kalkulatora, albo w głowie najlepiej, powinieneś zauważyć, że da się ją zapisać jako potęgę liczby 5. Jest to 5 do potęgi trzeciej. No to teraz dalej. 5 do potęgi x to się równa. Teraz jest taka metoda, wzór, żeby pozbyć się pierwiastka. Otóż pierwiastek stopnia drugiego to jest inaczej to, co jest pod pierwiastkiem, czyli u mnie 5 do trzeciej, podniesione do potęgi 1/2. Czyli pierwiastek zamieniamy na potęgę 1/2. Pierwiastek drugiego stopnia, potęga 1/2. Pierwiastek trzeciego stopnia, potęga 1/3. Pierwiastek piątego stopnia, potęga 1/5. Bardzo to łatwo się nauczyć. Czyli teraz tutaj, jak mamy potęgę potęgi, wykładniki się mnoży. Czyli mamy 5 do potęgi 3 razy 1/2. No to przecież jest 3/2, czyli będzie 5 do potęgi 3/2. A więc x po prostu jest równy 3/2. Żeby lewa strona była równa prawej stronie, popatrz tutaj, no to skoro podstawy są takie same, no to wykładniki też muszą być takie same, czyli w naszym wypadku odpowiedzią prawidłową jest odpowiedź D. Zadanie numer 2 to zadanie z tego samego arkusza maturalnego maj 2020, zadanie 12 za 1 punkt. Funkcja f jest określona wzorem. F od x równa się 4 do potęgi minus x i dodać 1 dla każdej liczby rzeczywistej x. Liczba f od 1/2 jest równa. Odpowiedź A 1/2, odpowiedź B 3/2, odpowiedź C 3, odpowiedź D 17. A więc naszym zadaniem jest po prostu policzyć f od 1/2. Teraz przypomnijmy sobie, jak wyglądała postać funkcji wykładniczej. Funkcja wykładnicza to się równa f od x wzór, to się równa a do potęgi x, oczywiście gdy a jest liczbą dodatnią różną od jedynki. A dlaczego o tym mówię? Ponieważ to zadanie właśnie możemy zaliczyć do zadania z funkcji, ale ściślej, uściślając jakby to, to jest zadanie z funkcji wykładniczej. Tylko ta funkcja wykładnicza jest podniesiona o 1 w górę, jakby gdybym chciała narysować wykres. Ale tak tylko chciałam powiedzieć, że to jest zadanie z funkcji wykładniczej, bo przecież żeby obliczyć f od 1/2, to ja po prostu w miejsce tego x podstawiam 1/2 i w miejsce tego x też podstawiam 1/2. Czyli po prostu będę miała 4 do potęgi minus 1/2 i dodać 1. To się równa. Teraz, tu są działania na potęgach.
Czyli jak jest potęga ujemna, zapamiętaj, ona powoduje, że podstawę obracamy. Czyli zamiast napisać 4, ja napiszę 1/4 i to do potęgi 1/2, no i dodać 1. W poprzednim zadaniu mówiłam, że pierwiastek możesz zamienić na potęgę 1/2. Ale to działa również w drugą stronę. Czyli ja teraz tą 1/2 mogę zamienić, jak widzę ją w wykładniku, mogę zamienić na pierwiastek. W tym wypadku oczywiście z 1/4. No i dodać 1. No a pierwiastek z 1/4 to umiemy policzyć. Pierwiastek z 1 to 1, pierwiastek czwórki to 2. Czyli mamy 1/2, dodać 1. To się równa 1,1/2. Jak zamienię na ułamek niewłaściwy, to mam 3/2. No i taka właśnie odpowiedź tutaj, odpowiedź B w tym wypadku jest odpowiedzią prawidłową. Zadanie numer 3 to zadanie z arkusza maturalnego z września 2020, zadanie trzecie za 1 punkt. Liczba 2 logarytm z 5 dodać 3 logarytmy z 2 jest równa. Odpowiedź A. Logarytm z 2 razy 5 dodać logarytm z 3 razy 2. Odpowiedź B. Logarytm z 2 do 5 dodać logarytm z 3 do 2. Odpowiedź C. 2 razy 3 logarytmy z 5 razy 2. I odpowiedź D. Logarytm z 5 do 2 razy 2 do 3. No, oczywiście my tutaj widzimy, że w tych odpowiedziach wszystkich ABCD są dalej logarytmy. Czyli my tego logarytmu nie wyliczymy, tylko my mamy go zapisać w innej postaci. No więc to się równa. No widzimy tutaj, że jest dodawanie logarytmów, prawda? Tutaj w domyśle podstawy są dziesiątki, ponieważ ich nie widać. Czyli to znaczy, że w podstawie jest 10, ale nie przejmujmy się, bo tu wszędzie mamy w domyśle podstawę 10, więc tym się nie przejmujemy. Chcielibyśmy dodać logarytmy, ale nie tak szybko. Nie damy rady dodać tych logarytmów, ponieważ przed tym logarytmem występuje 2, przed tym 3. Była taka własność, która mówiła mi, że tą liczbę z przodu mogę wyrzucić tutaj do wykładnika. Tą liczbę z przodu mogę wyrzucić tutaj do wykładnika. No to zapiszmy, będziemy mieć logarytm z 5 do 2. Dodać. Logarytm z 2 do 3. To się równa. W zasadzie ja tego nie muszę liczyć, ile to jest 5 do 2. Mogłabym, ale nie muszę. I to dlaczego? Dlatego, że ja teraz chcę wykonać dodawanie, prawda? A takie 5 do 2 gdzieś występuje 2 do 3. Jak to było z dodawaniem? Otóż jak mamy dodać logarytmy, to inaczej ja to mogę zapisać w postaci logarytmu jednego, tak? Ale liczby logarytmowane tutaj będę chciała pomnożyć. Czyli ładnie otwieram nawias i liczby logarytmowane ze sobą mnożę. Korzystam z kolejnej własności. No i popatrzmy. Nie musimy nic dalej robić, bo już widzimy, że to jest odpowiedź prawidłowa. Odpowiedź D w tym wypadku jest odpowiedzią prawidłową. Zadanie numer 4 to zadanie z arkusza maturalnego wrzesień 2020, zadanie 19 za 1 punkt. Funkcja f jest określona wzorem. F od x równa się 1/2 do potęgi x dla wszystkich liczb rzeczywistych x. Funkcja f dla argumentu x równe minus 3 przyjmuje wartość. Odpowiedź A 1/6. Odpowiedź B 1/8. Odpowiedź C 6. Odpowiedź D 8. Czyli znowu tutaj mamy do czynienia z funkcją postaci f od x równa się a do potęgi x, jak widzisz. Czyli jest to funkcja wykładnicza, więc możemy to zadanie zaliczyć do tego jakby działu. Funkcja wykładnicza. Czyli co tutaj będziemy robić? Po prostu mamy policzyć, ile wynosi wartość tej funkcji, ale jak ja za x-a podstawię minus 3, to podstawiam f od minus 3. To się równa. 1/2 do potęgi minus 3. To się równa. Zgodnie z własnością działania na potęgach jest tak, że jak widzisz wykładnik ujemny, musisz podstawę odwrócić. Czyli jak mam 1/2, odwracam, będzie 2/1, czyli po prostu 2. I wtedy znika mi ten minusik w wykładniku i mamy 2 do 3. A to jest po prostu 8. I taka odpowiedź, w tym wypadku odpowiedź D, jest odpowiedzią prawidłową. Popatrz, tutaj było sformułowanie. Dla argumentu x obliczyć wartość. Czyli trzeba wiedzieć, że pod x-a podstawiasz minus 3, dzięki czemu ze wzoru wyjdzie Ci wartość. Czyli ten wzór tak jakby wypluje Ci wartość tej funkcji i ona wynosi po prostu 8. Na tym spotkaniu zanalizowaliśmy sobie 4 zadania, które były z arkuszy maturalnych w roku 2020 i dotyczyły logarytmów czy też funkcji wykładniczej. Powiedziałam, że to są zadania za 1 punkt, to są zadania, które rzadko bywają, nie są tak punktowane. Ale co, nie warto umieć logarytmy? Warto, bo czasem ten 1 punkt może naprawdę komuś uratować maturę.
Ja jak zwykle zapraszam na moją stronę internetową ajkamatko.pl, na mój kanał na YouTubie, na mojego fanpage'a i do zobaczenia!